To, co się dzieje w naszych rodzinach, to, co dzieje się w naszym życiu, ma na nas wielki wpływ. To są programy, które oczywiście otrzymujemy, które zostają nam wgrane, których uważają niektórzy, że powinniśmy się trzymać, ponieważ tak wypada, tak należy i co powiedzą inni. Od tego zacznijmy, że każdy z nas jest osobną jednostką. Jest osobną istotą, która ma prawo, ma siłę swojej woli i ma swój plan na swoje życie. Każdy z nas ma możliwość rozwoju, ma możliwość pójścia inną drogą i ma własne serce i własną głowę. Nie wolno, i przestrzegam też przed tym, możecie myśleć inaczej, mam do tego szacunek, ale uważam, że każdy z nas ma swój plan na swoje życie i tego się trzymajcie. Jeśli jest w waszym życiu coś, co wam nie odpowiada, co was denerwuje, z czego nie jesteście zadowoleni, to macie prawo do tego, żeby o tym swobodnie, bez emocji wypowiedzieć, że nie podoba mi się to, czy nie podoba mi się ta sytuacja, czy nie podoba mi się dany twój cel. Dlaczego? Dlatego, że zatrzymywanie w sobie wszelkich emocji, wszelkich stresów, bólu, żalu, który być może mamy z danej sytuacji, który w nas się pojawił, nie powoduje nic dobrego. Dlatego, że bardzo często zamiatamy to pod dywan i zostawiamy to tak, jak jest, a być może to minie. Nic nie minie, bo jeśli mamy możliwość zmiany, to zmieniajmy to. Dlaczego? Dlatego, że ludzie, którzy są w naszym otoczeniu, czy to jest rodzina, czy znajomi, oni są przy nas blisko. Spotykamy się bardzo często. Chcemy być dla nich mili, chcemy być dobrzy, a wiemy przykładowo, że ta osoba reaguje inaczej. Dlaczego inaczej? Dlatego, że nie zna siebie. Patrzy też na inne osoby, jak oni to robią, jak wy zareagujecie, czy wy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie, a wy co robicie? Tak naprawdę nikt nie mówi nikomu, słuchaj, to jest złe, ja bym zrobiła to inaczej, może zaglądnij w inną stronę, zobacz, może będzie tak dobrze, a może zmienimy to. Po prostu, bo ty myślisz tak i ty byś zrobiła to w ten sposób i to jest okej. Dlatego, że każdy z nas jest inny, każdy jest inną jednostką, każdy może mieć swoje zdanie i ty też masz prawo mieć swoje zdanie. Więc zachęcam cię do tego, żeby spojrzeć wokół swoich znajomych, swojej rodziny, sąsiadów, bliskich, na to, czy tak naprawdę umiesz powiedzieć prawdę, czy umiesz wysłowić się, czy umiesz powiedzieć to od siebie. Czy relacje z innymi ludźmi są takie, jakie chciałbyś, żeby były? Bo tylko prawda swoja i powiedzenie o tym może prowadzić do tego, że wasz związek czy wasze relacje zmienią się na dużo lepsze. Ponieważ ludzie zawsze wyczuwają i zawsze wiedzą i czują to bardzo mocno, jak pracuje prawda. Prawda jest pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić dla siebie i też dla innych. I życzę wam, żeby ten dzień był wprawdzie piękny, szczęśliwy i żebyście pomyśleli sobie tak od siebie, dla siebie, czy żyję w tym, czym bym chciał żyć, czy jestem taką osobą, jaką mnie stworzono. Czy żyję w prawdzie, żyję w zgodzie, żyję w szczęściu i w uśmiechu. I wtedy, kiedy przyjdzie do was odpowiedź, kiedy będziecie czuli, że zawsze było tak, jakbyście chcieli, to może będzie czas na to, żeby spojrzeć w głąb siebie, zastanowić się, czy może ja czegoś nie robię dziwnego, może nie złego, ale coś, co przeszkadza innym ludziom. I czy ja jestem prawdziwa sama dla siebie?